Generalnie będąc młodym miałem przekonanie, że żadna ciężka choroba mi nie grozi. Nawet mierząc ciśnienie gdzieś tam u znajomych czy w gabinecie lekarskim, mając je nawet podwyższone, zupełnie to ignorowałem. Jestem przecież młody, zdrowy i nic innego złego mnie nie spotka. Ale pamiętam ten dzień, kiedy nudząc się przeglądałem YouTube'a i trafiłem na filmik jakiegoś gościa, który pokazywał jakieś stare auto. Tym gościem był Zbigniew Łomnik, a samochodem Skoda 105. Notabene pomyślałem wtedy, że gość miał niezłego farta, że Z z imienia plus Łomnik tak się fajnie złożyło w Słomnik. No chłop wygrał życie już na jego starcie. Urodzony YouTuber, nawet motoryzacyjny. To był początek, jakby ktoś sepleniąc splunął w moją stronę, a ja nie zdążyłem się uchylić i zostałem trafiony w oko. A jak nie potwierdzają specjaliści z dziedziny medycyny, taka droga zakażenia jest najniebezpieczniejsza. No przynajmniej ja bym tak zakładał. A choroba ta była podstępna i powolna. Coraz częściej zacząłem zaglądać na YouTube w celu zaspokojenia głodu obcowania ze starymi samochodami. W pewnym momencie uznałem nawet, że fajnie byłoby mieć starego Mercedesa. To był początek roku 2020. Po obejrzeniu pięknego W124 320CE za jakieś 7000 zł, czy może nawet 6, byłem przekonany, że to jest samochód dla mnie. Na szczęście wybuchła pandemia. To znaczy, nie wybuchła dlatego, że obejrzałem Balera na coupé, ale z perspektywy czasu mam wrażenie, że ten samochód już był chory i chciał mnie wciągnąć w swoje sidła. Chociaż gdybym wtedy go kupił, to może szybko bym się wyleczył i teraz kolekcjonowałbym znaczki, no ale nie kupiłem. Natomiast jakiś czas później natknąłem się na kolejne źródło zaraz. Kolejnego youtubera, tym razem tego, który strasznie klnie. Zacząłem od filmu o Mercedesie W123. I wtedy kolejna dawka graciarskiego jadu na mnie spadła. Uznałem, że muszę mieć takie auto, żeby się przekonać, że gość nie ma racji. Ot, tak już mam. Potrzymaj mi piwo, a ja to zrobię lepiej, udowodnię ci, że się da. Swoją drogą, co ja robiłem, że tak późno ich obu poznałem? Nie wiem. Czas pandemii jakoś nie sprzyjał w ogóle w moim przypadku zakupowi samochodu starego. Zwłaszcza, że borykałem się z problemem pewnego Mini R52, ale to już historia na opowieść przywódcy, albo nawet czymś mocniejszym. Chociaż fakt. Oglądałem złotego Mercedesa W115, 2.0 diesel, chyba z tego co pamiętam, za 2,5 tysiąca złotych, ale wtedy uznałem, że to jest za dużo. Tak, w 2020 roku. 2,5 tysiąca złotych za Mercedesa W115 z całkiem niezłą blachą, zarejestrowany i opłacony. Pierwsza seria to było moim zdaniem za dużo. Możecie mi dać wirtualnie w twarz. Do dzisiaj żałuję. Później już było zwyczajnie. Trafiłem na kanał pewnego muzeum, gdzie prowadzący strasznie płacze. Serio, nie mogę chłopa oglądać. Za dużo płacze, prosi, przedstawia się jako ofiarę różnych spisków. A szkoda, bo moim zdaniem mógłby snuć rewelacyjne opowieści, zwłaszcza, że dzięki swojej pracy był w epicentrum najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń przełomu wieku. Kupując pierwszego Mercedesa W115, 230.4 byłem przekonany, że na nim się skończy. A na pewno najpierw zostanie on porządnie odrestaurowany, zacznę nim jeździć i będę myślał może o kolejnym. Ale jak już wiecie, niedawno pojawił się kolejny. Obraz nędzy i rozpaczy W114-280C. I wtedy zdałem sobie sprawę, że naprawdę jestem chory na graciarstwo. Ale czy można było przejść obojętnie obok takiego biednego, obdartego z godności, a na pewno z błotniku samochodów? Bez drzwi, silnika, skrzyni, wnętrza? No musiałem go przygarnąć. Zwłaszcza, że kilka dni wcześniej doświadczyłem historii z W123-280CE, którego nie udało mi się uratować. Został rozszarpany na kawałki. Ale o nim na pewno jeszcze opowiem, bo to jest dość smutna historia. Historia, która może uratuje kilka innych samochodów. Ale co ze mną? Czy trzeba to leczyć? Ale niby jak miałaby wyglądać taka terapia?